W ramach Festiwalu Kultury Chińskiej w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu można było posłuchać koncertu muzyki chińskiej wykonywanej na tradycyjnych instrumentach przez Annę Krzysztofiak. Były to instrumenty o dziwnym wyglądzie, często naśladujące dźwięk zwierząt. Ciekawostką był dodatkowy pokaz różnych chińskich przyborów użytku codziennego, a wśród nich pogrzebowe zestawy dostępne w sprzedaży w Chinach i inne nietypowe przedmioty. Poprzednimi rzeczami. Ale co? Na przykład na cmentarz w Chinach, na Tajwanie i te przedmioty palimy. Byliśmy dzisiaj świadkami niezwykłego koncertu, koncertu muzyki wschodniej, bo chyba tak można to nazwać. Tak, była to muzyka chińska w moim wykonaniu. Mam to szczęście, że miałam okazję odbyć dość dużo podróży do południa Chin i na Tajwan, gdzie nauczyłam się grać. Byłam także stypendystką w Taipei National University of the Arts na Wydziale Muzyki Tradycyjnej, gdzie studiowałam na Anguan. I mam to szczęście, że kiedy jadę do Chin, to chcę pokazać ludziom polską muzykę czy muzykę europejską. Śpiewam czy gram dla nich na organach, na instrumentach klawiszowych, a jak wracam do Polski, to staram się Polakom przybliżyć muzykę Dalekiego Wschodu. Takie mam zadanie. Właśnie tu zauważyłem, że i śpiewa pani, i gra, i to nie na jednym instrumencie, ale na wielu, głównie struny, tak? Tak, gram na wielu instrumentach. Moim podstawowym instrumentem były zawsze organy piszczałkowe, nasze europejskie, potem klawesyn, wszystkie inne instrumenty klawiszowe, jak klawikord, także wiolada gamba, śpiew, ale w pewnym momencie zainteresowały mi także instrumenty Dalekiego Wschodu i tu mogłabym policzyć hu zhong hu hu lu si, xian san xian, pipa, Yueqin, Dongxiao, Wulus, Kucin, Kucen. Słowa bardzo trudne i pewnie dla wielu z nas niewiele, że tak powiem, nie bardzo będą zrozumiałe. Włada pani językiem chińskim, tak? Na poziomie podstawowym, tak. Sama muszę przecież sobie załatwić lekcje i poszukać nauczycieli, dogadać się z nauczycielami. Nie jest to łatwe, bo oni często też mówią raczej w jakimś dialekcie, ale dogadujemy się. W tych Chinach, a może interesuje ich tam nasza kultura, tutaj polska? Rzeczywiście, Chińczycy są żądni wiedzy o całym świecie i interesuje ich wszystko. Udało mi się zagrać kilka razy koncerty organowe, organowo-wokalne, chociażby w Tajpej, gdzie ludzie byli bardzo zainteresowani polską kulturą. Zagrała pani dzisiaj na kilku instrumentach, w tym jeden taki pierwszy, rzucający się chyba najbardziej w oczy, bo i największy. Tak, to guzhen, to cytra chińska. Tutaj warto wspomnieć, że Konfucjusz znany wszystkim nam uwielbiał muzykę cytr. Jego ulubioną cytrą był guqin. Guqin? Owszem, usłyszymy jutro na prezentacji herbaty, której tutaj dokonam. Natomiast dzisiaj usłyszeliśmy guzhen. Brzmienie tego instrumentu bardzo jest podobne do harfy i bardzo kojące. Ale słyszeliśmy także inne rodzaje muzyki, muzykę hałaśliwą, muzykę, którą się gra podczas świąt, kiedy ludzie się cieszą. W Chinach wierzy się, że hałas to życie, więc hałas to radość. Też dźwięki, instrumenty naśladujące zwierzęta. Tak, zagrałam też utwór, który ma ilustrować wyścig konny. Na końcu jest rżenie konia. Rzeczywiście instrument świetnie potrafi imitować. Chińskie skrzypce właśnie mają taką zdolność imitacji różnych zwierząt. Najlepiej chyba właśnie rżenia konia. Na zakończenie tutaj taki instrument, jak on się nazywał? Na zakończenie grałam na lutni pipa i śpiewałam bardzo archaiczne pieśni zwane Nanguan albo Nanin, zależy czy na Tajwanie, czy w Chinach. To pieśni mające ponad 1000 lat tradycji wykonawczej, grane na oryginalnym instrumencie Nanguan, bardzo archaicznej lutni. Jakieś podobieństwa może między muzyką chińską a powiedzmy europejską, o tak to nazwijmy, taką tutaj zachodnią? Myślę, że chyba mogłabym to streścić tylko do ogólnego dążenia do piękna i harmonii, a poza tym, no to rzeczywiście są to dwa różne światy.
Może z podobieństw jeszcze byłoby to, że na pewnym etapie Chińczycy stworzyli swoją orkiestrę symfoniczną chińską, odpowiednik naszej orkiestry symfonicznej. Być może to byłoby to podobieństwo.